Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomi Odkrywca, a przed nami tygodniowy ekspres historyczny. No i przed nami nowy miesiąc, także zaczynamy listopad i zaczniemy od pierwszego, a skończymy na siódmym. Sprawdzimy, co tam ciekawego historycznego się wydarzyło, jakie ciekawostki, także kawka, herbatka, yerba. I zaczynamy! Zapinamy pasy i ruszamy! Pierwszy listopada, poniedziałek. I zaczynamy nowy miesiąc. Rok 1831. Ogłoszono amnestię carską dla żołnierzy i podoficerów biorących udział w powstaniu listopadowym. Rok 1918. Powstał Związek Harcerstwa Polskiego. A we Lwowie wybuchły walki polsko-ukraińskie. I w tym samym roku w Płaszowie pod Krakowem zdobyto austriacki tabor pancerny. Utworzono z niego pociągi pancerne Śmiały i Piłsudczyk. Rok 1927. Podczas sztormu zatonął holownik morski Górnik, w wyniku czego zginęło 9 z 10 członków załogi. Rok 1944. W odwecie za zbrojną akcję partyzantów przeprowadzoną w okolicy wsi Porąbka w powiecie limanowskim Niemcy spalili żywcem 33 Polaków w pobliskim Gruszowcu. Rok 1972. W związku z planowanym podziałem kraju na 49 województw utworzono eksperymentalny największy w Polsce 2909 km2 powiat bieszczadzki ze stolicą w Lesku. I na koniec rok 2011. Udane awaryjne lądowanie lotu PLL LOT 016 na stołecznym lotnisku Chopina. Drugi listopada, wtorek, rok 1754. Arcyksiężna Austrii Maria Teresa Habsburg przekształciła dotychczasowe bielskie wolne państwo stanowe w księstwo bielskie, nadając właścicielom tytuł księcia. Rok 1882. Przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie ustawiono brązową figurę Chrystusa dźwigającego krzyż. Rok 1904. Działacz ruchu robotniczego Marcin Kasprzak został skazany na karę śmierci za zastrzelenie 4 rosyjskich żandarmów. Rok 1932. Józef Beck został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Aleksandra Prystora. Rok 1942. Około 2000 Żydów z Frampola koło Biłgoraja zostało spędzonych na rynek i wywiezionych do obozu zagłady w Belscu. Podczas akcji Niemcy zamordowali około 400 osób stawiających opór lub próbujących ucieczki. Rok 1945. 11 Polaków zginęło, a 4 zostało rannych w wyniku ataku oddziału UPA na wieś Kuźmina koło Przemyśla. Rok 1950. Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie zakończył się proces członków 5. Wileńskiej Brygady AK, w którym na karę śmierci zostali skazani major Zygmunt Szendzielarz, podpułkownik Antoni Olechowicz, kapitan Henryk Borowski i podporucznik Lucjan Minkiewicz. Ponadto Lidia Lwow została skazana na dożywocie, a Wanda Czarnecka-Minkiewicz na 12 lat pozbawienia wolności. I rok 1974 w Puszczy Białowieskiej wichura powaliła kilkusetletni dąb Jagiełły. Trzeci listopada, środa, rok 1771. Konfederaci barscy podjęli w Warszawie próbę porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rok 1929. W Kielcach odsłonięto pomnik niepodległości. Rok 1939. W lasach Piaśnickich koło Wejherowa Niemcy rozstrzelali co najmniej 82 Polaków. Rok 1943.
niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku w ramach akcji Dożynki rozstrzelano 18 400 Żydów. Rok 1963. W Kołobrzegu osłonięto pomnik za ślubin Polski z morzem. Rok 1984. W Warszawie odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Rok 2005. Emitowany TVP1 Klan osiągnął jako pierwszy polski serial telewizyjny granicą 1000 odcinków. I w tym samym roku podczas sesji naukowej w katedrze we Fromborku poinformowano o odkryciu grobu Mikołaja Kopernika. Listopada, czwartek, rok 1660, czwarta wojna polsko-rosyjska. Kapitulacja wojska moskiewskiego pod Cudnowem przed armią koronną hetmana polnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Rok 1790, założono cmentarz powązkowski w Warszawie. Rok 1794, insurekcja kościuszkowska. Wojska rosyjskie zdobyły szturmem Pragę i dokonały rzezi około 20 tysięcy mieszkańców. Rok 1918. Przejęta od zaborcy wojskowa stacja radiotelegraficzna w Krakowie nadała pierwsze radiogramy w języku polskim. Rok 1983. W Katowicach odsłonięto pomnik harcerzy września. Rok 1986. Cztery osoby zginęły w zderzeniu ciężarówki z pociągiem WKD w Grodzisku Mazowieckim. Rok 2000. Na antenie TVP2 wyemitowano pierwszy odcinek serialu M jak Miłość. Listopada, piątek, piąteczek, piątunio. Rok 1370. Zmarł bez legalnego męskiego potomka Kazimierz III Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów. 17 listopada na tron wstąpił jego siostrzeniec Ludwik Węgierski. Rok 1577. Król Stefan Batory zawarł układ pokojowy z Imperium Osmańskim. Rok 1893. W Krakowie odbył się pogrzeb Jana Matejki. Rok 1941. Niemcy rozstrzelali około 400 niezdolnych do pracy Żydów z getta w Przemyślanach pod Lwowem. Rok 1966. Pilot Stanisław Józefczak ustanowił na SD-9 Bocian polski szybowcowy rekord absolutnej wysokości lotu 12 560 metrów. Rok 1985. W Wojewódzkim Ośrodku Kardiochirurgii w Zabrzu zespół pod kierunkiem Zbigniewa Religii dokonał pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. Rok 2007. Prezydent RP Lech Kaczyński mianował pośmiertnie 11 generałów i jednego admirała na wyższe stopnie oraz 77 pułkowników i jednego komandora na stopień generała brygady. Wszyscy mianowani to ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 roku. Listopada, sobota. Rok 1730. W twierdzy Kostrzyn został ścięty Hans Hermann von Käthe, porucznik armii pruskiej i przyjaciel następcy tronu księcia Fryderyka, uczestniczący w przygotowaniu jego nieudanej ucieczki do Anglii. Rok 1844. Do służby na kolei warszawsko-wiedeńskiej wszedł parowóz Rawka. Rok 1922. W Toruniu utworzono oficerską szkołę marynarki wojennej. Rok 1926. W gdyńskim porcie rozpoczął pracę pierwszy żuraw portowy. Rok 1941. Z rozkazu komisarza Rzeszy Erika Kocha w lesie Sosenki zamordowano 17 tysięcy Żydów z Równego, a pozostałych 10 tysięcy zamknięto w getcie. 1950. W Teatrze Polskim w Warszawie odbył się pierwszy występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Rok 1951. Z linii montażowej FSO zjechała pierwsza
Warszawa M20. I na koniec rok 2007. FSO rozpoczęła produkcję modelu Chevrolet Aveo. Listopada, niedziela i kończymy. Rok 1531. Hetman Wielki Koronny Jan Amor Tarnowski wjechał triumfalnie do Krakowa z jeńcami i łupami po wielkim zwycięstwie nad Mołdawianami w bitwie pod Obertynem podczas wojny o pokucie. Rok 1906. Puławy uzyskały prawa miejskie. Rok 1918. Utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. Rok 1922. Ksiądz August Klon został mianowany przez papieża Piusa XI administratorem apostolskim w Katowicach. Część diecezji wrocławskiej przyznanej Polsce w wyniku plebiscytu. Rok 1939. Gubernator Hans Frank zamieszkał na Wawelu. I mord na wzgórzach Morzewskich, Wielkopolska, na 39 osobach narodowości polskiej i dwóch narodowości niemieckiej. W tym samym roku premier RP na uchodźstwie generał Władysław Sikorski został mianowany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza naczelnym wodzem i generalnym inspektorem sił zbrojnych. I w tym samym roku w Kościanie Niemcy rozstrzelali 45 mieszkańców miasta. Rok 1951. Rozpoczęto seryjną produkcję samochodu ciężarowego FSC Lublin 51. Rok 1968. Premiera filmu Lalka w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. I na koniec rok 1981. Pułkownik Ryszard Kukliński został ewakuowany z Polski przez funkcjonariuszy CIA. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie ciekawego znalazł w tym tygodniu. No i życzę Wam zdrówka, uśmiechu, wszystkiego dobrego. Spotykamy się za tydzień. I pamiętajcie, niech moc Was nie opuszcza. Do zobaczenia. Hej!